Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Jestem pomalowana, zaraz będę niepomalowana. Zaczęłam dzień jednak od pracy w biurze. Rano wstałam, rozplanowałam sobie dzień i mówię, dobra, nie zaczynamy od przyjemności na zasadzie otwierania kalendarzy i pakowania prezentów, tylko najpierw popracuję, a później będę robić miłe rzeczy. Także właśnie nagrałam film z makijażem. On pojawił się wczoraj na YouTubie, także kto jeszcze go nie widział, a jesteście zainteresowani jak go wykonać, to zapraszam was na YouTube Klatex, mój drugi kanał na YouTubie, a ja teraz będę nagrywała pielęgnację na Instagram, która pewnie w momencie, kiedy oglądacie ten film, też już jest na moim Instagramie, więc pomalowałam się po to, żeby za moment nagrać film ze zbywaniem tego makijażu. No cóż, tak wygląda życie youtuberki. Makijaż już zmyty, siedzę teraz w masce i słuchajcie, mamy dzisiaj wigilię firmową. Zarezerwowaliśmy sobie dzisiaj stolik już w restauracji, no i robimy dzisiaj wigilię firmową, także dzisiaj mam dość napięty grafik, bo po pracy prezenty i potem jeszcze wieczorem wigilia. Także tak, taki plan. Wróciłam do domu, przyniosłam wszystkie prezenty, które chciałam wziąć do domu, żeby pakować, ale słuchajcie, zdążyłam się jedynie umyć, wyszłam z pracy zdecydowanie później niż miałam wyjść, nagrywałam jeszcze filmy i długo mnie dość zeszło, potem montowałam filmik na Instagram, no i tak, Wychodzę teraz, już jedziemy na naszą wigilię firmową, robimy wigilię firmową w Sakurze, w sushi. Ja, Kacper i Natalia bardzo lubimy sushi, więc czemu nie? Akurat idealnie rybka, no to w sumie tak jakby pościg. Nie, no żartuję, śmieję się, ale jedziemy właśnie na sushi, także umyłam się, przebrałam się szybko, no i jadę. Jadę po Kacpra, jadę po Natalię, jedziemy jednym autkiem do Katowic. Jadę w Indzie i słuchajcie, coś czuję, że będziemy mieć w tym roku śnieg na święta. Bo na dworze jest taki mróz, naprawdę taki mróz, że wydaje mi się, że będzie jutro sypać i że w Wigilię będziemy mieć śnieżek. Na start zamówiliśmy sobie zupki z Takeshiru. Każdy sobie zamówił zupeczkę. Wcinamy, a później przyjdą do nas rolki. I przyszło do nas sushi. My tutaj mamy rolkę z Natalią. Ja mam wegetariańską, Natalia ma z łososiem. A obok roleczki Kacpra z krewetką i... Nie, nie, nie. Ośmiornica i tuńczyk. Okay. Łosoś, przepraszam. Okay. No to smacznego. Smacznego. Pojedliśmy, wracamy do samochodu. Mrozik dalej jest, więc dalej jest nadzieja, że jutro będzie śnieg. Pojedliście? Tak. Tak. Czwarty chyba co? No. Dobrze. Tak jak zawsze w Sakurze. Wróciłam do domku, idę poszykować prezenty wstępnie. Przypomniałam, że zapomniałam wziąć z biura jednej części prezentu dla mojej siostry, dla Wiki. Więc jeszcze i tak jutro będę musiała jechać do biura po to. I coś czuję, że dzisiaj już nie mam siły pakować tych prezentów, więc tylko je dzisiaj naszykuję. Mamy godzinę 21:43. Już dość późno, więc poszukuję sobie dzisiaj to wszystko, a jutro rano stanę i popakuję prezenciki. Tak, taki jest plan. Jednak słuchajcie, stwierdziłam, że osobom, dla których mam skompletowane już pełne prezenty, spakuję już całość, żeby mieć już jutro po prostu na gotowo. Tutaj mam prezent dla siostry Kacpra, dla Karoli. Karola bardzo lubi serial Friends, więc zawsze jak gdzieś tam uda mi się znaleźć produkty Friendsów we współpracy z Revolution, to właśnie daję jej na prezent i zawsze jest bardzo zadowolona, więc mam tutaj paletę z Friendsów i dwie szminki również z tego serialu. Krem do rąk, vanilla pumpkin, koszulka świąteczna z Sinseya. Tutaj mam taką fajną czapkę, zamówiłam na Zalando, na której, zwykła biała czapka, na której możemy sobie tutaj na tym rzepie wpisać wybrane napisy. Możemy napisać sobie, nie wiem, I love you, możemy napisać swoje imię. Tutaj mamy po prostu wymienne literki i ustalamy sobie, że na każdy dzień inny napis. Uważam, że bardzo fajny bajer i stwierdziłam, że Karoli się spodoba. Wrzuciłam do paczki dla Karoli jeszcze tusz do rzęs. Wrzuciłam jej krem na noc z Face Boom i skarpety z Grinchem. Piękne, świąteczne. Następnie prezent dla babci Kacpra. Tutaj mamy torbę dla niej. I tak, babci Kacpra wrzuciłam do paczki płyn micelarny. Babcia Kacpra zawsze mówi, żeby nic jej nie kupować, więc tutaj złożyłam jej z takich prezentów, które myślę, że będą dla niej praktyczne. Płyn micelarny, szampon do włosów taki fajny z pompką z nowej serii z Eveline. Tutaj mamy odżywkę do włosów również z pompką. Wiem, że babcia Kacpra lubi takie w większych butelkach. Mówi, że ma wtedy je na długo. Tutaj kupiłam babci taką świeczkę Sinsay Chocolate Cupcake, czyli taka czekoladowa babeczka, taki zapach.
I tutaj szczotkę peelingującą i masującą, ujędniającą ciało. I dorzuciłam jeszcze tusz do rzęs. Dla mojej babci mam obrusik, mam dla niej też szampon i odżywkę, dużą pojemność kremu do rąk z The Body Shopu i taką złotą kosmetyczkę do torebki. Dla babci spakowałam w papier i owinęłam wstążkę. I pokażę wam jeszcze prezent dla Wiki. Wika będzie miała prezent w torbie, bo nie zmieści się mi się do żadnego mniejszego pudełka i będzie mi ciężko zapakować w papier, więc Wika będzie miała w takiej torbie. I dla Wiki, słuchajcie, mam takie barwniki do barwienia ubrań. Można sobie normalnie koszulki, t-shirty, bluzy po prostu farbować, zwijać w takie sutełki i robić tie-dye, także tutaj ma taki zestaw do tie-dye. Tutaj na toaletkę, na szminki, na jakieś takie kosmetyki, ma też taki stojak plastikowy. Oczywiście kominek, który wam już pokazywałam, że jest dla niej, i dokupiłam jej do prezentu jeszcze takie dwa woski. Wosk Warm Cashmere i wosk Black Coconut. Oba są z Yankee Candle. Dla moich rodziców, dla mamy i taty zamówiliśmy razem z Wiką i Kacprem taką ilustrację, która była stworzona ze zdjęcia. Znalazłam na Instagramie dziewczynę, która właśnie stworzyła mi taki portret. Rodzice mogą sobie go wydrukować i po prostu powiesić na ścianę w sypialni. Specjalnie jest taka kolorystyka dobrana, żeby im pasowało. Tutaj Ohana, to znaczy rodzina, to jest cytat z Lilo i Stitch. Zawsze nam się to podobało, właśnie te słowa z tej bajki, także tak wygląda jedna część prezentu dla rodziców. Ode mnie, od Wiki i od Kacpra. A tutaj jeszcze ode mnie i od Kacpra kilka drobiazgów kosmetycznych dla rodziców. Żel pod prysznic z The Body Shopu. Szampon do włosów również The Body Shop. Masażer do skóry głowy, to myślę, że bardziej dla mamy. Tutaj też dla mamy wcierka do skóry głowy. Z pokrzywą, z łopianem, z szałwią i brzozą. I jeszcze dla rodziców wspólnie masło do ciała mango. Następny prezent zapakowałam, już nie zdążyłam wam pokazać, już dowiązałam tutaj kokardkę. Mamy tutaj perfumy, świeczkę, odżywkę do włosów, płyn micelarny, masło do ciała, kremik do rąk i tusz do rzęs. I też zapakowane w torebeczkę następną. Dla Kacra mam spakowany zegarek, dostanie G-Shocka kolejnego, polubił te G-Shocki bardzo, ma już jedną sztukę i na święta dostaję kolejnego G-Shocka, może i torebkę z jelonkiem czy reniferkiem, nie wiem w sumie. I tutaj mam dwa flakoniki męskich perfum, jeden zapach jest dla dziadka Kacpra, a drugi zapach jest dla ojczyma Kacpra. Prezenty gotowe, jeszcze jutro do jednego prezentu muszę dopakować kilka rzeczy, ale tak naprawdę wszystko mam już spakowane i gotowe, można iść spać. No i dzień dobry, wyspałam się, ale niestety za oknem mamy plus. Mamy 3 stopnie na plusie, więc śnieg, który jest, bo jeszcze jest, pewnie stopnieje i nie będzie nic na Wigilię. Cóż, ale właśnie dzisiaj 24, więc Wigilia. Zebrałam się rano i jadę teraz do moich rodziców. Będziemy razem ubierać choinkę, chyba tylko z Wiką, bo rodzice muszą wyjechać na tam godzinę czy dwie, więc myślę, że zdążymy zrobić te we dwie same. Ale jeszcze po drodze podjeżdżam do apteki do prezentu dla mojej babci. Chcę dokupić magnez, selen, cynk, taką po prostu jakąś małą suplementację na odporność, także jedziemy. Przyjechałam do rodziców, w galerii była taka kolejka, tyle ludzi, że jakaś masakra. Bar jest świeżo umyty, mięciutki, a tutaj czeka na nas już choineczka. Zaraz z Wiką zabieramy się za strojenie. Pierwsze prezenty już czekają, tak się prezentuje. Choinka u rodziców ubrana. Jadę teraz jeszcze do biura, ponieważ mam jeszcze właśnie tam jeden prezent, chyba wam jeszcze wcześniej mówiłam o tym, że jeszcze jedną rzecz mam w biurze. Wydrukowaliśmy na szybko dla rodziców ten plakat, który pokazywałam wam na telefonie. Od przedwczoraj próbuję dodzwonić się do drukarni i to ogarnąć, ale wszyscy przed świętami odmawiają, więc znalazłam z polecenia mojej Natalii, z którą pracuję, drukarni, która po prostu drukuje ekspresowo, w nieświetnej jakości, ale stwierdziłam, że dam rodzicom w takiej formie, żeby po prostu mieli to na papierze, a po
świętach na spokojnie wydrukujemy to już w fajnej jakości, tak żeby mogli sobie to ładnie oprawić do sypialni w ramkę. A przy okazji jeszcze mam jeden prezent. Ja ogólnie z koleżankami, nawet takimi moimi bliższymi, nie robię sobie jakichś większych prezentów, ale z Olią zawsze dajemy sobie na święta jakiś taki fajniejszy prezent. I moja Olia od, słuchajcie, roku zbiera się do okulisty i coś zebrać się chyba nie może, ma wadę wzroku i pogorszyła jej się na 100%. Chciała zbadać wzrok i wydaje mi się, że po prostu zawsze coś jest ważniejszego, więc stwierdziłam, że po prostu wykupię jej bon na badanie i będzie mogła sobie go wykorzystać albo na badanie, albo dołożyć sobie do okularów korekcyjnych, albo do soczewek, po prostu bon na kwotę. Także tak właśnie wymyśliłam i myślę, że będzie zadowolona, ale mam dla niej jeszcze kosmetyki w biurze, których zapomniałam wczoraj wziąć, więc wezmę sobie od razu, widzę się z nią w pierwszy dzień świąt, ale już wiecie, będę miała na gotowo. Wracając z biura, podjechałam jeszcze do piekarni, do cukierni, kupić piernik dziadków Kacpra. I słuchajcie, pani prawie mnie zrobiła w konia, bo kupiłam niewielki kawałek piernika i tak podejrzewałam, że zapłacę 20 zł. I wyobraźcie sobie, że pani nagle skasowała i mówi do mnie 39 zł. To naprawdę no, nieduży kawałek piernika. Zdziwiłam się i mówię, 39 zł? A pani, a nie, 19. Pomyliła się i o 20 zł i nie wiem, czy chciała mi zrobić konia, czy faktycznie po prostu, wiecie, ma taki natłok pracy przez to, że jest Wigilia, że ma tylu klientów, że po prostu się machnęła, nie wiem. Na szczęście się zorientowałam i mniej więcej wiem, ile kosztują ciasta. No bo mogłabym się, że tak powiem, sfrajerzyć trochę. No to jak jestem już w domu, muszę otworzyć w końcu te 24 okienka w kalendarzach. Szukamy. Zorientowałam się teraz, szukając 24, że w kalendarzu z The Body Shop są dwa okienka, jest 24 i 25, więc 25 otworzymy jutro już na stories na Instagramie, także obserwujcie mój Instagram Kleteks. No a dzisiaj otwieramy 24. No i tutaj jest, powiem szczerze, coś lekkiego dzisiaj. Maseczka. No to idealnie. Po Wigilii dzisiaj wlatuje maseczka z witaminą C. Witamina C ma działanie rozświetlające, rozjaśniające, więc idealnie na jutro. Nie zjadłam jeszcze wczorajszych czekoladek z 23, ale otwieramy 24. No i liczę na coś. O, jest duży misiu, duża czekoladka. Mega, bardzo lubię te misie od Linda. I tak samo króliczki wielkanocne. 24 z Sinseya. Uuu, coś ładnego. Naszyjnik i kolczyki, śnieżynki, śliczne. 24 w kalendarzu spożywczym. I co tutaj dzisiaj jest? O, dwa produkty. Mamy tak, masełko karmelowo-waniliowe z Subcio. Były pyszne te masełka. Mamy rabat 5% do sklepu ich. Oraz batonika Winter Edition z anyżem, migdałami i orzechami włoskimi. Subcio. Ale ja muszę zacząć się szykować. Na 16.30 mamy pierwszą Wigilię, która jest u dziadków Kacpra. Po 18.00 jedziemy do moich rodziców. Także no nie mam za wiele czasu. Mam 2 godziny na umycie się, umycie włosów, pomalowanie się, ogarnięcie jeszcze prezentów do wyjścia i trochę ogarnięcie mieszkania, żeby już na święta było czysto. Także teraz jeszcze raz Wam życzę zdrowych, wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższych i bardzo dziękuję Wam za cały vlogmas, za te 24 filmy, za to daily. Było mi bardzo miło, super, że byliście ze mną. No i kto mnie nie obserwuje na Instagramie, koniecznie zajrzyjcie na moje relacje, na mój Instagram, no bo tam będziemy w ciągłym kontakcie, takim jak teraz byliśmy na vlogmasie, bo codziennie wrzucam jakieś relacje i się do Was odzywam. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za ten vlogmas i do zobaczenia już jutro. Pa! Nie do zobaczenia już jutro. Jezus, już mam taką regułkę, słuchajcie, w głowie, że mówię do zobaczenia już jutro, a to przecież już jutro się nie widzimy akurat. Widzimy się w następnym vlogmasie jeszcze przed nowym rokiem, ale na pewno nie będzie to jutro. Buziak, dzięki za oglądanie i do zobaczenia.